Hej, 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 z tej strony Kaspi, jak coś, jesteśmy w Hoju Czwórce. Nie jesteśmy w ogóle na żadnym modziku z prostego powodu. No cóż, już mówię, o co mi chodzi. Nie mamy czegoś takiego jak żadnej modyfikacji, która działała. Był update, Road to 56 jest w sytuacji takiej, że już nie mogę nic zrobić. Co kolejna rzecz? Mody nie działają, więc mam mały problem z prostego powodu, takiego, że po prostu muszę się ogarnąć i poczekać, aż na przykład zimne, no wojenne mody będą w ogóle działać już wtedy. Więc spoko, dobra. Jak coś to zrobimy małą rzecz, czyli zaczniemy tutaj rozwijać infrastrukturę z tego prostego powodu, że będziemy chcieli zrobić achievementy, przynajmniej ten. Historia powtarza się. Nie wiem, czy to mi się uda zrobić. To nie uda mi się zrobić, bo nie będę chciał tego robić w ogóle. To może zobaczę, czy mi się uda i to bym chciał jeszcze zobaczyć. Kontynuację nowego ładu. Polityka nowego ładu przyniosła skutki. Teraz nie możemy zejść z obranej drogi. I jak coś, to będę chciał pójść w tą część drzewka. Czy tutaj po prostu będę chciał rewolucję wprowadzić. No cóż. Dobra, robimy tak. Tutaj chłopie, weź się ogarnij i weźmiemy ciebie. Nie wiem, obojętnie kogo tam. I zaczniemy szkolenie robić jednej armii. Badania standardowe, to i to. Teraz tak, tutaj to widzę, że możemy sobie wziąć, zacząć robić. Nie, troszeczkę inaczej zróbmy. O, teraz zaczniemy resztę ogarniać rzeczy. Weźmiemy za pierwszym razem będę chciał ogarnąć jedną rzecz. Tutaj mamy coś takiego jak cichego procusia plus 15% do tego, do Nebraska. Chcę wsparcia. A jeszcze jedną rzecz, zanim to wszystko zrobię. A nie mogę tego. Muszę wziąć wszystko jednocześnie wybrać. Uwielbiam to. Chodźcie i płyńcie do planety. Tu samolociki również bym chciał wziąć. Wszystkie oprócz samolotów z okrętów i tyle, dobra. Co tutaj mamy za region? Tu i chcecie dodatkową fabrykę regionie. Nebraska, jasne. Nebraska, proszę was bardzo. Okej, 25%. Niech im będzie. Nie mogę tego i nie mogę tego. Tutaj też nie mogę, więc praktycznie co to tylko mogę tutaj iść w tą część jakby. Więc jest świetnie. Zastanawiam się, na razie będę musiał wymyśleć jakieś sposoby tutaj fajne, żeby to ogarnąć wszystko. Dobra, nie to, tylko to. Na razie ćwiczcie sobie samolociki wszystkie. Będę mieć więcej Air Expa. Bardzo mnie to fajnie się podoba, taka informacja.
Pójdziemy chyba najpierw w biuro do spraw badań naukowych i rozwoju. To chyba pójdziemy na to najpierw, bądź na to. Zobaczę, jak mi tutaj pójdzie, czy uda mi się to od razu zrobić, bo to jest chyba najlepsza rzecz. Dzienny spadek siły politycznej przez ten wielki kryzys itp. To WPA. Dobra, miliony obywateli nie mogą znaleźć pracy, gdyż przemysł nadal nie podniósł się po wielkim kryzysie. Stworzenie agencji, która da tym ludziom zajęcie, nie rozwiąże problemu, ale będzie krokiem we właściwą stronę, żeby mieć więcej ludzi. O, okej. Cichego pracusia, jasne, weźcie mnie to. Zmiana kursu? Really? A po cholerę? Okej. Myśliwców nie mamy robionych? What the? Dobra. Świetnie. Good job, mommy. Miałem to zrobić. Dobra. Sorry, już poprawiam ten błąd. To albo to. Zobaczymy tylko, którą rzecz uda mi się. Też mam niewielkie lobbowanie. Nawet jeżeli to nie jest może najlepsza rzecz pod słońcem, ale weźmy sobie też przy okazji, ogarnijmy to. Chociaż z tego powodu, żeby mieć już kilka punktów procentowych więcej i żeby móc zrobić tą rzecz. No, jak to zrobię, to będę miał szybciej, więcej będę mógł produkować, więcej wszystkie takie rzeczy. O, okej. Nie ma problemu, dzięki. No wręcz idealnie. Naprawdę doceniam. Cholernie. Ciągle. Weźcie mnie tą rzecz i przy okazji zacznę robić sobie tą rzecz. Zacznę tak rozwijać się tak w miarę fajnym tokiem. Oh my fuck. Czym jest tym wszystkim moje? Aha, podpisano drugi traktat londyński. Well, who cares? Wiecie co, weźmy z Hindabela sobie trochę zasobów. WPA, teraz weźmy, tak, ustawę o rolnictwie. Nasi rolnicy szczególnie mocno odczuli skutki kryzysu. Musimy zadbać o to, żeby ludzie produkujący dla nas żywność nie byli wypierani z branży przez źle regulowany rynek. Weźmiemy sobie tą rzecz. Tutaj to na razie. Średnio i tak, bo tutaj nie mogę zbytnio tych rzeczy zrobić, no trudno. Jedynie co ja bym chciał zrobić, to albo tą rzecz, albo tą rzecz. Weźmy tą rzecz. Weźmy, poprawimy stan pracowników, czy robotników. Hiszpańska wojna domowa, spoko. Weźmiemy teraz, zawieszymy prześladowania i potem myślę, że co? Chyba pójdziemy w to pewnie. Albo w tą rzecz. No, zobaczymy.
senatorzy, niech im będzie. Weźmy tutaj to, zróbmy. Że mi się to jeszcze uda. Nie, nie uda mi się tego, więc pójdziemy sobie w to. Zawieszenie prześladowań. Prześladowanie obywateli amerykańskich za ich przekonania polityczne, niezależnie jak odrażające, jest fundamentalne, niesprzeczne z wartościami tego kraju. Trzeba to natychmiast przerwać. Dobra, zbieramy punkty siły politycznej. Nie wiem, co ten Edward zrobił na razie, ale spoko. Myślę, że po tym będę mógł wziąć, ogarnąć już powoli. Albo weźmy jakieś wielkie działania dopingowe. Oh my goodness, ile tych rzeczy od razu mamy. Dobra, tą rzecz. Tu bym od razu tą rzecz ogarnął, tutaj bym ogarnął więcej przemysłu. Weźcie mnie, tylko tutaj ogarnijcie tą rzecz. Dziękuję bardzo. I poczekajmy chwileczkę. Mamy tyle siły politycznej, że będę mógł sobie ogarnąć to. To pójdziemy i później w te rzeczy zaczniemy tu ogarniać. Tak, biuro do spraw badań naukowych i rozwoju. Wojna majaczy na horyzoncie, więc nasze wysiłki naukowe muszą koncentrować się na tym, by nie wyprzedził nas żaden potencjalny przeciwnik. Dobra, a tutaj mamy tego. Zwolennik idei międzynarodowej rewolucji, pragnący pchnąć kraj i resztę świata na ścieżkę ku budowie komunistycznego społeczeństwa. Tyle. Niech będzie. A, dobra. Musimy odczekać, aż 230 dni minie. Dobra. To tam spoko. Czyli będziemy mogli nadać Alasce, Hawajom i Puerto Rico status stanu. Zawsze dobry pomysł to jest. Oh my goodness. Dobrze, nie mam żadnej potrzeby tutaj, żeby tego ogarniać. Więc wydobycie powiadacie, czyli mogę wziąć sobie 36, to zacznijmy ogarnąć artylerię lepszą. Okej. Okay. Widzę, że ostatnio często demokratów jeszcze 4 lata. Przed nami wybory prezydenckie. Urzędujący prezydent Franklin Delano Roosevelt wprowadził szereg reform zwanych Nowym Ładem, które miały uzdrowić przytłoczoną wielkim kryzysem amerykańską gospodarkę. Działania te zjednały mu poparcie znacznej części społeczeństwa, ale plany zwiększenia uprawnień i roli rządu spotkały się z krytyką.
Jego najzagorzalszym przeciwnikiem jest republikanin Alf Landon, który reprezentuje przemysł naftowy i wspiera ideę wolności gospodarczej. Roosevelt z kolei, jak na demokratę przystało, pragnie stabilności i zwiększenia nakładów na pomoc społeczną. Wynik wyborów może być niepewny, chociaż demokraci spodziewają się twojego wielkiego zwycięstwa. Wybierzmy demokratów. Jeszcze 4 lata. Okej. Okay. Kolonie odrywają się od korony. No, ho, ho. Kto by się tego spodziewał? Dobra, weźmy Alaskę, nadajmy najpierw status stanu. Później Hawajom, a na końcu Puerto Rico. O, okej. Ale... dobra, weźmy, ogarnijmy sobie 5 okrętów podwodnych, też zacznijmy robić. Grupa operacyjna 1. Tu weźmy teraz tak 36 grudzień. Więc odczekajmy z badaniami troszeczkę i będziemy mogli od razu zrobić więcej badań przemysłowych, by przygotować się na niezmiernie pewną rzecz. Włochy, mała ententa. Dobra, zwróćmy się do Rare Group? Nie wiem. W naszym rządzie istnieje grupka zagorzałych komunistów. Wydaje mi się, że działają potajemnie, ale my znamy ich nazwiska. Może przekonamy ich do zbieżności naszych celów i zachęcimy, by dołączyli się do rządu. Okej, dzięki. Dobra, myślę, że zróbmy tak i tyle. Nadajmy Hawajom status stanu i na samym końcu Puerto Rico klikniemy, jak będę mieć siłę polityczną. Senatorów, senatorowie, to tam bookers. Mamy ich dużo, w miarę jeszcze. O, teraz by się przydało jednak kliknąć to. Weźcie to. Tutaj weźmy sobie tą rzecz, a tutaj zacznijmy ogarnąć dalej tą rzecz. I zaraz będziemy musieli jeszcze marynarkę ogarnąć i inne takie rzeczy. Świetnie wręcz, powiedziałbym. Aha. Świetnie. Szkoda. Szkoda, że tutaj ten blokuje mi dojście do ograniczonej interwencji, bo bym miał fajną rzecz tutaj niezmiernie, ale no trudno. No trudno. O, widzę, że tamci się zaczynają bić pomiędzy sobą już. No trudno. Desegregacja sił zbrojnych. Służba w ojczystych siłach zbrojnych może być przykrym obowiązkiem, ale także
cenionym prawem. Prawem, którego odmawia się wielu naszym obywatelom ze względu na ich pochodzenie. Dobra, spoko, dzięki. I od razu weźmiemy sobie, bo mogę wziąć to, eksperta finansowego, mogę wziąć ekonomistę, bądź mogę wziąć dziennikarza, który ma stabilizację się przyrost siły politycznej, którą bardzo chcę. Środki specjalne, nie, na razie nie chcę żadnych takich rzeczy. Mogę tylko wziąć niewielkie działania lobbyingowe. Już chyba powoli tutaj to się robi, czy nie, bo już nie pamiętam. A, dobra, mniejsza z tym. Procent powiadacie, tutaj muszę mieć senatorów więcej. No dobra, czyli mogę wziąć to zrobić sobie, później zaczniemy tutaj się przygotowywać do tych dwóch rzeczy tutaj i dopiero wtedy tutaj zaczniemy ogarniać to. Przynajmniej tak mi się wydaje. Środki specjalne. Jasne, zrealizujmy dopłaty rolnicze, żeby przekupić lekko ludzi. Jasne. Tu nie, tutaj widzę, że też średnia. Dobra, na razie zostawmy. Mogę jedynie maksymalnie co to ogarnąć, na przykład w tym regionie coś dodatkowego. A wy w ogóle tutaj jak idzie wam? Powinniście od razu tutaj ustawienie mieć lepsze trochę, ale spoko. Weźmy więcej tego, ogarniajmy już kolejną rzecz. Ale nie, szczerze, nie opłaca mi się senator. Who cares about them? Weźmy kolejne lobbyingowe działania. Weźmy kadłuby niszczycieli. Tutaj weźmy sobie to, ogarnijmy. Wy tutaj ładnie się zjednoczcie tylko. Później ogarnijmy tą prowincję, Michigan, chociaż trochę średniawo. Ustawa o uczciwych standardach pracy, jasne, weźmiemy to praktycznie i będziemy mieć powolny wzrost gospodarczy, czyli bardzo fajna rzecz. Tu weźmy tą sobie rzecz, ogarnijmy, więcej przemysłu. Oh my goodness, really? Dobra, środki specjalne. Nie, najpierw weźmy to. Ustawa o uczciwych standardach pracy. Widać już pierwsze oznaki powolnej odnowy, więc trzeba dopilnować, by skorzystali na tym także robotnicy. Musimy zabronić takich praktyk jak bezpłatne nadgodziny i wprowadzić godną płacę minimalną. W sensie bezpłatne nadgodziny to rozumiem, ale co do drugiego to nie, tak pośrednio. A, w ogóle nadajmy Puerto Rico też status jakiś. Wielkie działania lobbyingowe. No, weźmy jeszcze trochę więcej tych lobbyingowych rzeczy. Chociaż nie lubię takiego czegoś, ale dobra. Już wolę mieć chociaż przynajmniej cokolwiek na później przygotowane. Teraz weźmiemy... Aha, to tak czy siak, czy to, to niezbyt tutaj będziemy mieć. Czyli... weźmy sobie chyba tą rzecz za chwileczkę ogarnę, no. Tutaj to i to. Zaczniemy, mówię, przygotowywać takie rzeczy. Okej, dzięki. Tutaj widzę, że możemy się przygotować w miarę ładnie.
wiecie co, zróbmy więcej tych dopłat rolniczych, bo to w miarę fajna rzecz jest. Przygotuję się przed wielką wojną, więc będę mieć dobrze. Tutaj to, weźmy więcej jakichś takich rzeczy, ogarnijmy. Później będziemy mieć gotową jakąś marynarkę, może w końcu też ogarnę jakieś lepsze szablony. Senatorowie, no dobra, dodam mu hookers. Teraz co? Weźmy ustawę o reprezentacji związków zawodowych. Praca to ważna część życia ludzkiego, a zrzeszanie się w związkach zawodowych stanowi fundament funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. Powinniśmy to uszanować i zapewnić związkom miejsce w kongresie. Okej. Okay. Niewielkie działania lobbystyczne, dalej, dawaj tam i to. Wiem, że to nie jest fajne, ale możemy działać z tym dalej. O, super. Środki specjalne, nie będę dawać tego na razie, bo to jest trochę za dużo. No cóż, poczekamy na razie sobie spokojnie. Edward VIII wzmacnia partię. Okej. Okay. Weźmy o przyrost paliwa z ropy. Jasne. Niewielkie działania lobbingowe, jasne. To rozumiem. Nie. Bez przesady. Tamtych rzeczy nie potrzebuję praktycznie. Tutaj weźmy wydobycie. Weźmy. O, w Nowym Jorku wydobycie. Ulepszona konwersja, weźmy teraz 37, czyli weźmy sobie tą rzecz, o, przygotujemy i jak coś, trzymajcie się do następnego odcinka, w którym myślę, że już będę też się przygotowywać powoli na wojnę domową, bo tu właśnie będzie taki event, więc to tutaj te rzeczy ogarniemy i myślę, że jak już ogarniemy te wszystkie rzeczy, w miarę będzie wyglądać to fajnie. No cóż, ale dobrze, trzymajcie się, do zobaczenia, hej, hej.